Bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, szanowni użytkownicy internetu. Witam Was z Dębowca w niedzielę Okuli dnia 20 marca 2022 roku. A chcę Was powitać i zachęcić do tego, abyśmy wsłuchali się w Boże Słowo, zapisane w psalmie 56, wierszu 9. Zebrałeś łzy moje w bukłak swój, czyż nie są zapisane w księdze Twojej? Oraz w słowa z Ewangelii według świętego Mateusza, z rozdziału 5, z wiersza 4. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Oczy podobno mają być zwierciadłem duszy. To spoglądając w oczy, możemy dostrzegać emocje innych ludzi. W tych oczach nieraz pojawiają się jednak łzy. Mogą to być łzy szczęścia, ale chyba znacznie częściej widzimy łzy smutku, łzy rozstania, łzy braku nadziei. Łzy w ostatnich dniach stały się obrazem bardzo często, bardzo mocno obecnym w mediach. To one pojawiają się na twarzach rozstających się ze sobą członków rodzin ukraińskich. To także łzy najbliższych, poległych w walkach w Ukrainie. Łzy mogą być znakiem rodzącej się niepewności, lęku, braku bezpieczeństwa, rozpaczy, bólu, pytania o jutro. Łzy pojawiają się na obliczu również i naszego Zbawiciela. Jezus płacze nad losem Jerozolimy, wypowiadając słowa: a gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: gdybyś i ty poznało w tymto dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię zewsząd. I zrównają cię z ziemią, i dzieci twoje w murach twoich wytępią, i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. To Żydzi nie rozpoznali w nim swojego tak długo wyczekiwanego Mesjasza. Jezus płacze. Jezus płacze też, tak jak nam to przekazuje ewangelista Jan, po śmierci swojego przyjaciela, Łazarza. Ma to miejsce tuż przed jego wskrzeszeniem. Łzy smutku, łzy rozpaczy. Niejednokrotnie odbierają nam nadzieję na lepsze jutro. Często rodzą w nas pytanie: gdzie jest mój Bóg? Wywołują pytanie o to, dlaczego Bóg nie reaguje. Dzisiejsze Boże Słowo jednak przypomina nam, że Bóg nas nie odrzuca, ale pragnie nas z tych łez i smutku wyprowadzić. Jest to możliwe, jeśli uchwycimy się go pełnią wiary i przyjmiemy jego błogosławieństwo, gdyż to on przyobiecuje tym, którzy się smucą, pocieszenie. On tym, którzy żegnają swoich bliskich, pozwala zachowywać nadzieję spotkania. Na pewno dla wierzących spotkania w Bożym Królestwie. Łzy
przysłaniają nam jutro, ale Bóg pragnie je odsłonić, prowadząc nas ze smutku ku radości, której w pełni doświadczymy. Doświadczymy tam w górze, w niebiańskiej Ojczyźnie. Amen. Pozostańcie z Bogiem błogosławionej niedzieli.